taki przewrotny temat sobie wybrałem na początku, było dlaczego nie warto być chrześcijaninem. Stwierdziłem, że zmienię na katolikiem, bo bardziej mi pasuje. Więc mam taką tendencję do skakania po tematach i starałem się to tak jakoś ustrukturyzować, żeby nie pływać. I będę miał takie trzy etapy, na których moim zdaniem nie warto albo nie opłaca się być tym katolikiem. I o tym coś tam postaram się powiedzieć. Więc etap pierwszy. Etap pierwszy to jest odejście od Kościoła i od Boga. Czyli czemu to się dzieje? No, z moich obserwacji i doświadczeń to się dzieje dlatego, że świat robi bardzo dużo, żeby człowiek odszedł od Boga. Świat albo diabeł bardziej. Myślę, że szatan przez świat. No i jak to się dzieje? No dzieje się to przez podważanie głównie. To znaczy, że to nie ma sensu, że to jest głupie. Boga nie ma, bo jeśli jest, to udowodnij. Więc to jest najprościej. I wmawianie przeróżnych ciekawych rzeczy przez standardowe krucjaty krzyżowe, jak to Kościół katolicki jest najgorszy, bo przecież ludzi mordował, przez to, że to jest stare, zabobonne. Taki ojciec Rydzyk to tylko pieniądze zbiera od ludzi, a tak naprawdę Boga w tym nie ma. Ostatnio co słyszałem, to że cała ta infrastruktura, ta instytucja wyrabia tylko w ludziach poczucie winy i tym ich kontroluje. Nie? Czyli robi się taka wizja, że Kościół jest tylko od tego, żeby tak skoczyć na ludzi, trzymać ich w niewoli, zbierać od nich pieniądze na tace i tylko, żeby te czarne klechy na tym korzystały, no i siostry ewentualnie, może coś tam do nich jeszcze tam pójdzie bokiem. No i oni się wożą świetnymi samochodami, mają swoje struktury, mają swoje wdzianka piękne, kolorowe, a my tu biedni, poszkodowani, jesteśmy przez nich nękani. Nie? Taka jest wizja. No ja to kupiłem. Nie? W pewnym momencie ja to kupiłem, razem też z tym, że Boga nie ma. Bo jest takie przekonanie od oświecenia, mam wrażenie, że człowiek, to już nie jest ten sam człowiek, który był jakieś tam, nie wiem, 500, czy 1000, czy 2000 lat temu. Człowiek już jest dużo doskonalszy, dużo lepszy, dużo mądrzejszy. I tak jak nasi przodkowie potrzebowali tego Boga, tak my już niekoniecznie, bo przecież mamy tyle dobrodziejstw świata, naukę, że na pewno to też jakoś tak wchłonęliśmy i staliśmy się przez to mądrzejsi. I dzięki temu możemy wywalić ten fundament, jakim jest wiara, Kościół katolicki, czy Bóg sam w sobie. Więc te dwie rzeczy, tak mi się wydaje, wzięły górę. I tak, i razem z tym wywalamy masę zasad, które wiara i Kościół i Pismo nam przekazują. No, po co te zasady? Po co te zasady i czemu są niewygodne? No nie są wygodne dla nas zasady, bo nie wiem, czy ja jestem takim nadmiernym buntownikiem, ale ja zawsze wolałem coś przekraczać niż słuchać. To znaczy z posłuszeństwem miałem problem i myślę, że też ten świat, którego byłem tak zachwyconym, wmawia nam przez takie postacie. Choć no, nie chcę się tutaj pastwić nad Marilyn Monroe, ale powiedziała coś takiego, że gdybym słuchała wszystkich i postępowała zgodnie z zasadami, to nigdy bym w życiu do niczego nie doszła. Nie? I to wydaje mi się, że to działa na człowieka. Jakoś, że te zasady może nie są aż tak potrzebne, a moim zdaniem są. I dlaczego moim zdaniem te zasady są takie potrzebne? Dlatego, że Bogu na tyle, ile ja rozumiem, zależy na tym, żeby życie trwało, żeby życie było. I On chce dla tego życia jak najlepiej. Nie mam wrażenia, że chce nas nękać, karać, bić batem i tylko się cieszyć z tego, że cierpimy. Mam wrażenie, że dał nam te zasady, bo wierzę, że zostały objawione, a nie jakoś skonstruowane przez człowieka. Zostały objawione po to, żebyśmy nie błądzili, żebyśmy nie starali się naszymi niedoskonałymi rozumami naprawić świata za bardzo. Że świat nie jest taki skomplikowany, jest raczej prosty i te zasady moim zdaniem są po to, żeby go nie komplikować. No. Ale to wszyscy wiemy, bo każdy jest grzesznikiem, jak nam idzie ze stosowaniem się do tych zasad, prawda? No i dobra, jak już człowiek zostawi te zasady, da sobie wmówić, że Boga nie ma i to wszystko jest bez sensu, no to schodzi, nie? Schodzi z tej wyznaczonej ścieżki, tej dobrej ścieżki, tej prostej ścieżki, gdzie wszystko ma sens w ten cień, jak to się nazywa, w te ciemności.
I co wtedy? No tak sobie chodzi, błądzi. Przez pewien czas może, myślę sobie, wmawiać, że wszystko jest okej. Może zapijać, no, i dosłownie, i niedosłownie, tę pustkę duchową, którą nosi w sobie. I to może paradoksalnie trwać bardzo długo. Mam wrażenie, że u mnie nie trwało to jakoś specjalnie długo, ale jak myślę o ludziach, którzy mają 50-60 lat i dalej to zapełniają takimi jednorazowymi strzykawkami, tą pustkę duchową, to jestem pełen podziwu dla nich. I współczucia, i podziwu. Bo uważam, że to jest ból. Nienapełnienie tego bąbla duchowego Bogiem. A są różne też sposoby napełniania tego bąbla duchowościami czy religiami, których dzisiaj pełno. Które jakieś tam zaspokojenie na chwilę dają, ale krótko. I jak człowiekowi bardzo zależy na prawdzie i dojściu do prawdy i do tego, czego tak naprawdę od samego początku szukał, to moim zdaniem właśnie kończy tam, gdzie kończy. Wiadomo gdzie. W tym strasznym, opresyjnym kościele, który nas tak usidłał 2000 lat temu. I jak już pojawi się taka myśl, że może jednak właśnie ten Kościół, może to jednak nie było takie złe. Już na samym początku tak odrzuciłem. Ja jak zacząłem się nawracać, to właśnie ostatnią rzeczą, jaką bym sobie pomyślał, to właśnie Kościół. Że chrześcijaństwo, a już katolicyzm, to już totalnie. To znaczy, jeszcze tam były po drodze różne próby badania tych odłamów chrześcijaństwa, których dzisiaj jest ponad 40 tysięcy, co się dowiedziałem bardzo dużo. Ale już na pewno nie ten zabobonny, moherowy, beretowy, babciny kościół, gdzie no kompletnie mi nie po drodze, prawda? I co jest problemem na tym etapie błądzenia? Problemem jest uznanie się za grzesznika. To znaczy, no tak wierzymy w swoją doskonałość, nieomylność i samodzielność, że no sami sobie poradzimy. Sami sobie poradzimy. Niechętnie człowiek też akceptuje swoją winę, że to jest moja wina. To nie jest moja, to jest tamtego wina albo tego. Już na pewno nie moja. A jeśli moja, to tak w połowie. A jeśli nawet w połowie, to miałem usprawiedliwienie swoje, że tak to zrobiłem. Nie? Czyli takie też autotłumaczenie grzechów. Nieuznawanie grzechu jako takiego. Świat ma zupełnie inną interpretację grzechu niż Kościół katolicki, jak się okazuje, prawda? I jak się żyje ze światem w zgodzie, to co się robi, to nie jest grzech. Wszyscy tak robią, to jest normalne. Jak człowiek chce przejść do kościoła, to wtedy, o kurde, to wszystko to jest grzech, masakra. I co teraz? No teraz właśnie zaczyna się najgorsze, bo musi sobie człowiek taki jak ja uświadomić, że robił źle przez tyle lat. I co dalej? No myślę, że jest strach i walka duchowa wręcz, bo wyrwać się z tego stanu i chcieć pójść do Boga, to diabeł też nie śpi, mam wrażenie. On też tam popędza paluchem i gra trąbką do ucha, że mówi, no stary, no ale na pewno chcesz tam iść? To bez sensu. I jak człowiek chce pójść do kościoła albo się wyspowiadać, to tak jakby dosłownie, jakby go 50 kilo trzymało i musiał to ciągnąć ze sobą. W sposób tak, no idę. Więc to jest wysiłek. Potrzebny jest ten wysiłek, ale uważam, że to też tam ten nieprzyjaciel z drugiej strony działa, żeby człowiek się jednak nie poszedł wyspowiadać. Że no jak pójdzie się wyspowiadać, to wszystko stracone. Wszystkie te lata poszły się walić. Te lata trzymania go po swojej stronie. No, ale jak ten ból duchowy, ta boleść duszy jest wystarczająco silna, to chyba człowiek już się jest w stanie jakoś przełamać, mam takie wrażenie. Więc ja jestem wdzięczny na przykład za te wszystkie zakazy, bo bez tego nie wiedziałbym, co Bogu miłe, a nie miłe. I uważam, że te dwie strony są bardzo ważne, to znaczy ta nakazowo-tradycjonalistyczna, taka paluchem grożąca strona Kościoła, co do której nie wszyscy mają pozytywne zdanie, jak się okazuje dzisiaj, która dba o to, żeby jakaś tradycja kościelna była kontynuowana, a z drugiej strony jest bardzo potrzebne miłosierdzie. Miłosierdzie Boże, które jest zupełnie inne od jakiejkolwiek miłości ludzkiej. To dlatego, że Bóg nie potrafi odrzucić.
I to jest trudne do zrozumienia dla człowieka i myślę, że dlatego za każdym razem ma problem się wyspowiadać, bo niby wie, co go czeka, ale nie może tego sam zrozumieć swoim umysłem, że Bóg wybacza i nie ma za złe. Że to nie jest tak jak z kimś tam przypadkowym, czy nawet z bliskim, że powiem komuś, że aj zrobiłem coś takiego, to zobaczy w jego oczach, albo w jego zachowaniu, albo nawet później powie, że no takie poczucie odrzucenia, prawda, takie, że no stary, nie wiem, czy się chce dalej z tobą kumplować, prawda, więc nie mówimy sobie tych strasznych rzeczy nawzajem, bo wiemy, czym się to kończy. No a Bóg czeka, tak, aż się człowiek ukorzy, uzna się za grzesznika, poprosi o przebaczenie, ono zawsze jest, tylko trzeba poprosić. To jest drugi etap. No i trzeci etap, jak już człowiek jest w tym kościele, to wytrwać w tym kościele. Zastanawiam się właśnie, czy któryś jest najtrudniejszy z tych etapów. Czemu trudno wytrwać? Myślę, że trudno wytrwać, bo świat nie lubi Boga. Mam takie wrażenie specjalnie, bo Bóg, jako że jest prawdą, pokazuje, prawda w oczy kole, prawda? Pokazuje, że coś jest nie tylko ze mną, ale też z drugim człowiekiem nie tak, bo ja czuję, że mam jakiś obowiązek powiedzenia, co czuję, a często to, co czuję, może być niewygodne dla drugiej osoby. Natomiast to życie w prawdzie jest dla mnie życiem z Bogiem. To znaczy, ja tak rozumuję życie z Bogiem, że mam mówić i robić prawdę. To znaczy, jeśli coś mi nie pasuje, to powiedzieć. Jeśli z czymś się nie zgadzam, to powiedzieć. Jeśli się z czymś zgadzam, to też powiedzieć. I nie wstydzić się tego, że na przykład coś mi się podoba, a wiem, że komuś się coś nie podoba. No, takie pierdoły, ale dla mnie to jest ważne. I niekoniecznie wszyscy chcą to słuchać. To znaczy, zgadzam się, że lubimy iluzję, bo ta iluzja jest prostsza. Jest taka jakby... Niby próbujemy sami siebie nawzajem przekonać, ale tak każdy wie, jaka jest prawda. No i bycie wierzącym też, myślę, łączy się nierzadko z prześladowaniami. Tu w Polsce jest luz. Mam wrażenie, że jeszcze jest luz. Daj Boże, żeby ten luz trwał jak najdłużej. Ale te prześladowania chrześcijan na świecie są codziennie. Są różne statystyki, ale jak sprawdzałem wczoraj, to gdzieś znalazłem, że 100 milionów chrześcijan na świecie jest prześladowanych nierzadko krwawo. Bo to, że ktoś tam powie, stary, wierz Boga, jesteś wariatem, no to jest część życia, prawda? Kolega mi powiedział o swojej siostrze tydzień temu, że przez to, że jest wierząca i modli się przed posiłkami, czy bierze udział w jakichś aktywnościach kościelnych, to nie jest za bardzo lubiana i ją odpychają. I myślę, że właśnie na tym etapie dziecięcym to też jest. Mamy dla dorosłych wersję, typu zdepcz ten obrazek święty, albo cię zabije. To jest wersja dla dorosłych. To jest test dla dorosłych. A dla dzieci to jest... zwariowałeś, będziesz się modlić przed jedzeniem. Zwariowałeś. I już tak kończąc, otwarcie na zranienie też jest dla mnie takim elementem trwania w Bogu. Wybaczanie i nie szukanie sprawiedliwości i równości. Coś, co myślę dzisiaj jest bardzo na topie. Szukanie wszędzie sprawiedliwości społecznej, równości za wszelką cenę. A mam wrażenie, że Bóg nie chciał, żebyśmy byli równi i sprawiedliwi, żeby wszystko było sprawiedliwe. Myślę, że jedna z pierwszych historii biblijnych o Ablu i Kainie o tym wyraźnie mówi, że nie szukaj sprawiedliwości, nie szukaj tego, że ktoś ma coś lepiej, a ty nie masz czegoś lepiej. Myślę też, że przypowieść o tym, że wydajemy różne plony, ma też ogromne znaczenie. To znaczy, jeden zarobi na tym samym 10 zł, drugi zarobi na tym samym 1000 zł. Czy ten, który zarobi 10, powinien teraz czuć nienawiść do tego drugiego? Myślę, że nie. Więc mamy takie, mam wrażenie, poczucie, że życie musi być sprawiedliwe, a nie wiem, czy musi. Nie wydaje mi się, że musi. No i tyle. I właśnie od tego jest Bóg, właśnie, żeby przetrwać te cierpienia, przetrwać te trudności, jest takim balastem do czegoś, czyli jak jest źle, to on zrobi, że będzie dobrze. A jak jest dobrze, no to zrobi tak, żeby się nie cieszył za bardzo.
No i dobrze, że jest. I na tych trzech etapach to na każdym jest morał, myślę. Na pierwszym jest nie odchodźcie od Boga, na drugim jest wróćcie do Boga, bo czeka, a na trzecim jest zostańcie z Bogiem. Dziękuję.